Hej, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Papo Io. Słuchajcie, gdzie ta sprawa, bo mi się zbugował mi się on i nie chciał się ruszyć i nie chciał pójść spać, ja potrzebuję, żeby on właśnie tam spał, więc de facto musiałem całą lokację zrobić od nowa, ale to spoko, nic się nie stało. Teraz już pamiętałem jak wszystko, co i jak, więc nie było to trudne jakoś. Tak se zrobimy, Gites. On już tam śpi i ważne, żeby go nie budzić teraz niczym. Ja myślałem, że mam go tu zaciągnąć na tą wieżę, a ja mam go po prostu stamtąd podnieść. No, więc idziemy sobie tu. On tam śpi na dole. Tadam! Jesteśmy. Cześć. Wejdziesz tam łaskawie? Dziękuję ci bardzo. No i sobie polazł. Jej. Dobra. Co my tu mamy? Następna lokacja, checkpoint. Co my tu mamy? Ty idziesz spać zapewne. Oczywiście, że tak. Kurde, jakie tu rzeczy. Wzium. Czy tam spaść? Wow, mogę tu zejść. Holy shit. Coś dorąbałem. Jak 150. Okej, okay, mam 3 klucze. I teraz dopiero mogę przekręcić, okej. Wow. Holy shit, that shit was dangerous. No teraz będę się ten, bo ta ściana się zbliża pomału. Teraz się zaczyna zbliżać. Okej. Zawsze środkową biorę. Okej, okay, odkręciło się, będę się kręcić. Luz, po prostu wpadłem. A dajmy nawet na przykład teraz to. Oh fuck, nie zabijaj mnie! Monster, shit, dzięki. Tato, no dobra, sorry. Sorry, tato. Boże, jaką tą wieżę zajebistą zrobiłem. Dobrze mnie uratował, widzicie, tu się nie da zginąć, super. Dobra, będzie to jeszcze raz, bo muszę się do tych girsów tam dostać. Czyli po prostu środkowe wybieramy. A nie, pokazuje nam które. Mamy wybrać prawe. Albo, czekajcie. Aha, trzeba patrzeć, który kto jest klucz chyba. Tak mi się wydaje. I on jest na środku teraz. Szybko, dawaj. To był ten środkowy, on się tam przemieścił. Widzicie? Teraz nam pokaże następny. Hehe, trzeba obserwować środkowy. No i gdzie on leci? Jest z lewej, jest z prawej, środek, lewa, prawa i to jest prawy. Ten. Tak, ok, jeszcze jedno. Pokaż, który ten. Lewy. A wcześniej tak naprawdę dwa środkowe dałem mi było dobrze. Lewy, jest prawa, środek, lewa, prawa, środek. No, jest łatwe do zaobserwowania. Wow, no nieźle. Okej, okay, o, i schody mi się pojawiły, super. Super, możemy stąd wyjść. Dzięki, że mi tam pomogłeś, wiesz. Doceniam, tato. Słyszycie ten dźwięk? Zajebiste. No, zostawmy ten kawałek betonu w spokoju na razie. Chciałem się rozejrzeć, co tam jest u góry. Tu nic nie ma, nie? Dobra, tu nic nie ma. Tu jest kółko. The fuck is this shit? Spierdaj. No dobra, nic tu nie ma. No to musimy jednak lecieć tam, gdzie byliśmy. Czekajcie, tu mamy w ogóle pudełko. No, zobaczmy, jakie hinty mamy tutaj. A, tu coś muszę coś nakręcić, tylko nie wiem jak. Czy widzisz coś specjalnego? Nie. Which one is the good one? No, to jest zagadka tam na ten. Ale ten kluczek chyba jest powiązany z inną zagadką. Tak mi się coś wydaje. A to musimy podnieść ewidentnie. Może nie trzeba było aż tak podnosić, ale okej. Inne schody. A, tu jest ten cała ta lalka. Ale to jest...
Właśnie, bo te kapelusze nie powiedziałem. Znalazłem sobie w necie. Wiem, że mogliście mi dawać radę, ale ja jej nie przeczytałem, bo nagrywam te odcinki po prostu po kolei i bez żadnej jakiejkolwiek publikacji. Natomiast co miałem, że... ciekawe, tam jest jakieś... A nie, dobra, te pudełka z tak casuali latają. Że właśnie odnośnie czapek, to one są... Dopiero przy drugim playthrough można je zbierać. Tak, jest specjalnie zrobione. Haha! Jak jestem mądry. Aha, i to idzie tam, no tak. W sumie, nie? O, dwa palce ma tylko. A u rąk ma trzy, a u nóg dwa. Holy shit. Gdzie ja poleciałem? A, jestem wyżej. Coś mi to daje? O, tunel. Przydałoby się, żeby on jakoś poszedł ze mną, nie? Ale nie mam żadnych owoców, ani nic w tym rodzaju dla niego. Ponadto nie widzę żadnej lokacji, żeby naprzód z jego brzucha skakać. Dobra, spróbujmy przejść tędy. A, poszedł za mną. To zajebiście. Patataj, 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 patataj. Poszedł za mną. Nie chce mnie zostawić samego. What the fuck? Na czym ty stoisz? Monster coś... Jak się tak odwróci, pomacha mi i spadnie. Tak powinno być. Nie, jednak nie. Dobra, jesteśmy na niewidzialnym czymś. Aha! A to taki pomost. Wow, patrzcie, spadłem... O nie! Co się stało? A jestem tutaj, bo spadłem? Czy o co to chodzi? Seriously? Dlatego, że spadłem? A chciałem tak tylko dla jaj co zrobić. Dobra, muszę mieć tak, schodki. Is something missing here? Tutaj klucza potrzeba. Okej. Monstur. O, dobra, nie, nieważne. Chyba dam rady. Muszę poczekać, aż to zjedzie. Ale coś śmiesz, tak po prostu chciałem dla jajce skoczyć ten, nie musiałem. A może to i tak by się usunęło, a po prostu przyspieszyłem ten proces. Nie mam pojęcia. Cokolwiek gówno mogę zrobić, że ja tam nie doskoczę. W ten sposób. No nie, no i wpadłem do wody. Chciałem na którejś z nich zlecieć, ale widzę, że dupa. Ja po prostu zamiast skakać na dół, to miałem tutaj zejść. Czegoś chyba brakuje. Może czekajcie, jak polecę na ten, to on mnie przeniesie. No, nie przeniósł mnie. Na tego już nie wrócę raczej. W to nie mogę trafić też. Luliz. Ale za wcześnie, dlaczego? Kurde, no co ja mam tu zrobić, no? No myślę, że muszę skoczyć jednak na któryś z nich. O, tam są jakieś girsy. Czekajcie, muszę na to skoczyć. Przegonimy to. Tak. Coś tu było. Są. Tak możemy zrobić. Coś tu się zacznie dziać. O, podniosłem sobie. To dobra, super. On tu jednakowoż wejść nie może. Mezie broniony. Myślałem, że tu żaby ten. Nie, dobra, czekajcie. To jest uwaga żaby, a tutaj był jakiś wodociąg gdzieś. Nie, 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 dobra, może nie. Może zrobimy to za chwilę. Najpierw pójdziemy tutaj. O, to w tym chodziło. Czy tak mi się wydawało, że za daleko tam jest. Tam jest kluczyk. Chyba musimy wszystkie te puzzle poukładać. Fajnie, że ta blacha sobie tak lata. Lewituje. Jestem wdzięczny. Dziękuję ci za lewitującą blachę. Tu się coś rozpadło. Dobra, dawaj do góry.
Dawaj do góry jak kangury, poklucza, poklucza. No i super, klucz mamy. Poleciał tam. YOLO! Oh shit! No i spadłem, ale mam nadzieję, że mi... No dokładnie, dobra. Kurwa, nie dolecę tam, a to ciekawe. No, ale dawaj. Ah, perfekt! Oh shit, było blisko. Ale nieważne. No i nie wejdę tam teraz. Zobaczmy, co mi te girsy dadzą. Aha, girsy ustawiają to w pozycji odpowiedniej. I dopiero jak to... W jaki sposób przestawię? Chyba tamto muszę przestawić teraz. Wow, udało mi się nie spaść, ale i tak tu nie wejdę. A nie, wejdę tu, bo te pręci tylko jemu zabraniają. Więc muszę teraz... To sobie przestawić, żeby móc tu wejść. Idealnie. Dobra, super. O, tu jest jeszcze przełącznik. Pewnie jak nakręcę, to się ten przełącznik włączy. Jak daleko, o mój Boże. No i teraz tym się mogę przedostawiać, gdzie mi się podoba. Nie, że tam trochę przez pudełka przechodzimy. I kurde, de facto... Aha, ja powinienem to zrobić... Okej, okay, rozumiem. Natomiast teraz przydałoby nam się zdobyć jakoś trzeci ten. Trzeci tam taram tam, ten teren ten, który gdzieś tu krąży. Tylko nie wiem gdzie. Dałoby się obserwować cały czas, ale gówno tu widać stąd. Dobra, przyjdźmy tu. Zobaczmy, gdzie to jest. O, leci, dobra. Teraz leci. Za niedługo powinno być tu. YOLO! Dobra, idealnie. Teraz możemy sobie to włączyć. Uch. Czemu się nie mogę ruszać? No i jesteśmy tu. O, i odblokowało się. Super. Tu się nam odblokowało. De facto teraz tym musimy się przemieścić. Żeby się kreska zgadzała. I dobra. Tutaj niestety musimy teraz YOLO zrobić do wody z powrotem, bo inaczej już tam nie wrócimy. I ze wszystkimi tak klockami trzeba porobić. Ja będę to idealnie robił. I jeszcze raz, ostatni. De facto, czekajcie, gdzie jest ten hydrant? Tu jest gdzieś hydrant, nie? Był taki gdzieś. Uwaga, żaby. To chyba gdzieś jest tutaj. No i tu wrzucił żaby. O nie! Ja mu dam żabę. Ale się wkurzył. A jakbym mu nie dał żaby, to co? No ciekawe, jak mu dam żabę. A jak mu nie dam żaby, to co? Co się dzieje? Aha, jest po prostu czerwono. Może go musiałem wkurzyć. Aha, tak czy siak by dostał żaby. Bo chyba teraz przyszły, tak mi się wydaje. O! Lulę tam puścimy. To co Lula zrobi? O nie, Lula to otworzy. Widziałem. Odsunął się. O nie! Lula! Tak by dostał te żaby chyba, nie? O nie, ten się rozpierdzielił. A
Lula tam został. I się też i on go rozpierdzielił. Ty gnoju, uderzę się w powietrze. Zły tata. Monster zabił Lulę. Co za gnój? Połamać mi zabawkę. O, jesteśmy z powrotem w pierwszej lokacji. No ten fragment widziałem urok. Nagle jesteśmy w pierwszej lokacji. Ciekawostka. O, właśnie, jakbym miał Lulę, to bym sobie otworzył ten kamień. Ty gnoju! Jak mogłeś? Ty gnoju! Aaa, rage mode! Dobra. Dobra, musimy to wszystko od nowa tutaj zrobić. Więc mogę tak tylko otworzyć je. Nie, dobra, jednak się otwierają w całości. No wiadomo, standardowo musimy zrobić dokładnie to samo co przedtem. Bo tutaj w tej lokacji się de facto nic nie zmieniło. Tam sobie teraz schodki otworzymy, jasne. Nie da się tego pomijać. Tych animacji. Dobra, pójdziemy tędy, tędy jest chyba bliżej. Teraz będzie misja ratunkowa dla Luli, będziemy musieli Lulę uzdrowić, ożywić, czy zanimować, nie wiem, to jest w sumie robot. Co za niebezpieczne, nieprzyjemne ściny, co tu się dzieje? O! Lula nie żyje. Musimy zanieść Lulę do świątyni. To nasza jedyna nadzieja. Ja też chcę mieć takie paski jak ty. Widziałem po trailerze, że będę miał. Ale może tak nie uciekaj przede mną. Dziewczyno, może ja się w tobie zakochałem, a ty uciekasz mi. Czego mi to robisz? Wyglądało jak śnieg trochę początkowo, nie? Znaczy w sensie nie, na trailerze wyglądało jak śnieg, ale teraz wiem, że to nie jest śnieg, w ogóle mi się ze śniegiem nie kojarzy. No co tu się dzieje? O, trzeba ojca zaciągnąć. No dobra, ja już to widziałem. Że je tu zamknie. Tak, musimy zanieść. Tak, jest him, find him. Znajdź go. Musimy go zaciągnąć do świątyni. No nie możemy go zostawić samego. A, tu jest zjeba. Boisko mamy do piłki nożnej. Ale spoko, od tego momentu już nie wiem co się dzieje, także niewiele oglądałem. Tak, to jest zepsuty owoc. Jeżeli monster zje żaby, to musisz się rozejrzeć za z tym zepsutym owocem, żeby go uspokoić. Spoko. Co to daje to? Palmę. Z owocami. Ciekawe. To nie rozumiem, daje żaby. Chodź tu, gnoju jeden ty. Chodź tu. Cię, wezmę cię. A, chodź. Jak się przytuliła. Gin! Dobra, to mi daje żaby, to mi daje owoce. Co mi daje to? Gdzie mi ta piłka tu wskoczyła tak? Aha, tak przeżywa monstera. O kurde, wiecie z czym mi się to kojarzy? Ogląda z was ktoś tego? Ogląda z was ktoś... jak to się nazywa? Naruto Shippuden? To... Kojarzy mi się to strasznie z mocą, jaką posiada Tobi. Naprawdę. No, nie jest tak? Patrzcie, że po prostu wychodzi z innego wszechświata. Przyzwałem sobie monstera. Znaczy, przyzwałem jak przyzwałem. Tak naprawdę wziąłem go. No, może gdzieś tam. Co
co ja tu mam zrobić? Param, 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 param. Myślę, że nie jestem w stanie obyć się właśnie bez żaby. No mogę tu wejść, nie? To jednak daj mi owoce. Gdzie ja mam go zaciągnąć? Coś mi się, znaczy tak mi się kojarzy ta brama. No zobaczmy, gdzie to idzie, o. Tu. Aha, chyba muszę go teraz zrobić tak. No dokładnie, tak mi się właśnie wydawało. To, pójdziemy teraz po monstera i zaciągniemy go tam owocem. I on se zje. Chodź, no, chodź. Tam położymy. Tutaj. I mamy otwarte drzwi. Ale tylko połowę. Co za sukinkot. Po prostu wziął mi ten owoc. Dobra, otworzyliśmy. Teraz patrzymy, gdzie idzie następne. Następne wchodzi do rury. Żaby chcesz. On by chciał żaby. On by chciał żaby. Czyli muszę wziąć żabę, ale on się zdenerwuje. I muszę mieć wtedy tego rotten owoca. O, tu mam jeszcze coś. Jeszcze jedno pudełko jest. Two things need to happen, bla bla bla. Tak. Each section feels like a jar. Dokładnie. A ja mam go niby uwięzić w jednej sekcji. Bo pokazało, że to działa jak słoik, nie? Or trap things in it. Aha. Wziąłem to pudełko. Albo nie, nie. Biegamy teraz w pudełku. Kminie. O, fuck. No załóż to pudełko. O tak. O, przepraszam pana. Tuf, o, przepraszam pana. Tak, ten. Dobra. Już biegamy z pudełkiem. Teraz możemy zrobić tak. Możemy go zamknąć w danej lokacji. Raczej nie tej z żabami. Tak se spirale zrobił. Chodź tutaj bardziej do środka. I teraz zamknę cię w tej sekcji. Cześć! Wow. Okej, spoko. Teraz mogę otworzyć żaby. Już zamknę je. O, idealnie, jedna żaba. O, mam jeszcze następne pudełko, czy nie? Ja je przyniosłem. Chodź tu, żabo. Cię, sieknę cię. Masz. Jedz żabę. Słucham? To co ja mam z tym zrobić niby? Ej, ja ją to przyłączyć tam. Dobra, to mnie trochę zaskoczyło w tym momencie. Co ja mam tu kuźwa zrobić? Może choć piłko. Nie, a tu mam jeszcze coś takiego. Ale to nie wiem, czy to jest fragment rurociągu. Chyba nie, to jest po prostu beczka. Na jakiej zasadzie ja mam te żaby mu tam dostarczyć? Albo może owoc? Nie, on chciał żabę. Ale weźmy owoc. Kurde, jak uwolnię monstera, to będzie przejebane. Nie chcę. Jedz owoc. Owoce są lepsze niż żabi. No i jak ja mam te żaby mu tam teraz dać, skoro przecież nie ten?
No skoro ich nie bierze i zjada i co? A my jak tutaj wrzucę? Nie, zabiłem ją. Jak ja mam ci tutaj przeciągnąć? Nie rozumiem. Może ja muszę jednak monstera uwolnić? Ale nie we mnie. Nie we mnie. Spadaj. Co mi teraz zrobić? A, spierdzielaj. Kurczę, znam się. Czy jak wezmę jakąś żabę i dam do tego rurociągu i on tam przyjdzie i nie wiem, zespawa mi tą rurę, czy co? Gdzie są żaby? Gdzie są moje żaby? Kurde, no nie ma żab teraz w ogóle. What the fuck? Dobra, to nie jest ten... To nie jest to. To nie o to chodzi. Masz owoca. Trzeba się zamknąć w tej lokacji. A, i żabę wypluł. To mi nadal nic nie daje. Holy shit, no. No i wyszły kolejne żaby. Ale nie mam pojęcia, jak ja mam je tam dostarczyć do tego rurociągu, skoro on nie wypluwa. Tak. Brakuje mi kawałka rury, to już wiem. Jak ten kawałek rury tutaj dostarczyć? Kurde, i skąd? I co ja mam zrobić de facto? Nie mam pojęcia. Chodź tu, żabo. Myślałem, że jak będę mu rzucał te żaby, to on będzie rosnął. Rósł. Czekajcie, a nie jest czasem tak, że... Tu coś było jeszcze? Nie, tu nic nie było. Jest po prostu drzewo. O, lalka tu jest z tyłu, super. Szkoda, że na nic to. No kurde, nie mam pomysłu. Co ja mam tu jeszcze zrobić? O, a chwila, ja mogę się w ogóle tu przenieść. Czy ja nie mam czegoś tu? No to ciekawe. A ty czego chcesz ode mnie? Czego ty chcesz? Te żaby, czy może chcesz owoca? O, tu coś jest. Chwila. Tu też jest coś. Nie, to chyba muszę karmić następne te. On chce żabę. Albo nie wiem co chce. Kurde, nie mam pojęcia co ja mam zrobić z tym rurociągiem tam. To jest słaby temat. Bo to autentycznie nie działa. Tak jak działać powinno. Bo aby przerwę w rurociągu. Ej, no przecież bym przeszedł tędy, no przecisnę się. Ja nie wiem, że tak szyba nawet pół jest rozwalona, ale dobra. Wróćmy tam, jeszcze się zastanówmy raz, co tam się dzieje. I najwyżej, nie wiem. Skończę odcinek czy coś, bo nie mam pomysłu. Zaniesiemy tam jeszcze jedną żabę. Kurwa, nie wiem, czy ja jestem głupi, czy głuchy. Dlaczego tu jest ten? Czy to jest związane z tą lokacją? Czy co ja zrobiłem takiego, że... Faktycznie. No czemu ja zobaczyłem... Aha, bo ja patrzyłem pod drzewo, czy nie ma rurociągu, który mogę tam położyć. A ja tam nie mam położyć żadnego rurociągu. Tylko wystarczy otworzyć lokację i rurociąg jest. O Boże, ja to obeszłem... O, przyszedłem wszystko dookoła. Kijowo. Chodź, żabciu. Jebnę cię w rurociąg, niech cię rurociąg zeżre. Ale tak fajnie się chwytają mnie. Masz. Zium. I otworzone. Dobra, tu chyba muszę następną żabę wziąć. Gdzie jest jeszcze jedna żaba? Ej, gdzie jest żaba? Żaba. No, do rurociągu coś muszę tam wrzucić później, nie? Może to jest tyle, jeżeli chodzi o żaby.
No patrzcie, nie chcą się ten tagger, nie chcą się ten tagesować. No to jak się nie chcą, to spoko. Dobra, wiem, że trochę się tu pomajdałem w tym odcinku, aczkolwiek ja bym sobie chętnie go tutaj zakończył. Pomimo takiego... Albo dobra, dajmy też... O nie, już widzę, że jest dłuższy niż chciałem. Dobra, kij. Dajmy jeszcze 5 minut. Zobaczmy, co tu się dzieje. Co ja tu mogę wrzucić? Co chcesz, rurociągu, ode mnie? Na pewno potrzebuję to położyć tu. I na pewno on tam musi za mną pójść, ale... Co dalej, to nie wiem. Spróbujemy po prostu rozwiązać tą zagadkę. Aczkolwiek te ich checkpointy są tak różnorako rozłożone. Dobra, chodź, monster, chodź. Mam dla ciebie owoc kokosowy. O, tu jest checkpoint. Dobra, w sumie to... Zobaczmy, co tu się stanie. Aha, i żaby, i wszystko. Chodź tu. Cii, teraz, żeby nas nie widział. Nie, nie widzisz mnie. Jedz. Uf, zdążyłem. Drzwi tu mam otworzone, wow. Dobra, wejdziemy tu. O Boże, gdzie ja jestem? A, takie buty, o to chodzi, żebym żabę sobie szybko przeniósł. Ehy. Dobra, otworzymy, bo tu już jest to prosto. Otworzymy tam tylko te drzwi. Ten owoc rzucimy tam gdzieś, żeby wiedział, że ma. I w razie wypadku, żeby jak mi pożre żabę, to żeby znalazł owoc od razu. Nie, owoc zniknął, albo go zjadł właśnie. Tak, to jest ten zepsuty. A, i on zasnął. Nie, nie, nie tobie, nie tobie. Innemu rurociągowi chcę mu dać podarować żabę. Eat this. Oj, what the fuck się ścina. No, no i to by było chyba tyle. Jej, przeszedłem. I checkpoint. Dobra, to tutaj sobie zakończymy odcinek, także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli wam się podobają te filmy, o, poszedł sobie spać i super. Jeżeli się wam podoba ta seria, podobają się filmy moją wam z tej serii albo z innej, to pamiętajcie o tym, że możecie komentować i oceniać filmy, za co będę bardzo wdzięczny. I również dzięki temu pomagacie nie tylko mi, ale również i sobie nawzajem, ponieważ wtedy więcej osób może w ogóle zobaczyć moje filmy, a nie, że 30 tysięcy prawie subskrypcji, a ledwo 500 osób widzi, że wrzuciłem film, nie? Takie dzięki YouTubie. No nic, także to tyle. Dziękuję wam jeszcze raz. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej!